Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić historię działalności Wojskowej Organizacji Konspiracyjnej na terenie Wielkopolski, Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne są tą formacją, która walczyła z okupacją sowiecką i komunistyczną. Są formacją, która należy do tych formacji, które czcimy 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku mija również 80. rocznica powstania tej formacji, której rozkaz organizacyjny został wydany we wrześniu 1942 roku. Organizacja ta była największą organizacją obozu narodowego walczącego z okupantem niemieckim i komunistycznym. W 1942 powstała w wyniku scalenia dwóch dużych organizacji konspiracyjnych. Organizacji wywodzącej się z Stronnictwa Narodowego, której formacją wojskową była Narodowa Organizacja Wojskowa. W 1942 ta część nie scaliła się z Armią Krajową. I drugą formacją kierowaną przez organizację o nazwie Grupa Szańca, która z kolei kierowała organizacją wojskową o nazwie Związek Jaszczurczy. Ta organizacja, Narodowe Siły Zbrojne, wiosną 1944 roku dokonała częściowego scalenia z Armią Krajową. Znamienita większość żołnierzy NSZ, głównie skupionych wokół Stronnictwa Narodowego, połączyła się z Armią Krajową wiosną 1944 roku. Również na terenie Wielkopolski Narodowe Siły Zbrojne funkcjonowały od września 1942 i trwały, mimo wielkich strat, organizacyjnie przetrwały do zakończenia i wejścia na terenie Wielkopolskiej Armii Sowieckiej. W listopadzie 1944 roku żołnierze NSZ-u działający w tym czasie już tylko na terenie Wielkopolski Wschodniej dokonały scalenia z Armią Krajową, z Okręgiem Łódzkim. A po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Wielkopolski podzieliły los żołnierzy Armii Krajowej z terenu łódzkiego, zasiliły organizacje połakowskie, na przykład żołnierze NSZ-u z terenu powiatu kolskiego i konińskiego. Ich widzimy w strukturach konspiracyjnego Wojska Polskiego, natomiast żołnierze NSZ-u z powiatu tureckiego weszli w skład m.in. Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta. Ale nie o nich dzisiaj będę opowiadał. Będę opowiadał o strukturze drugiej, czyli tej części NSZ-u, która nie została scalona z Armią Krajową i która rozpoczęła swoją działalność konspiracyjną na terenie Wielkopolski w lutym, marcu 1945 roku. Jednakże osobą kluczową dla tej części opowieści, dla opowieści, która ma zobrazować pierwsze działania podziemne na terenie Wielkopolski, osobą kluczową dla tej opowieści jest oficer Armii Krajowej, cichociemny, pułkownik dyplomowany Jan Kamieński, pseudonim Cozaś, Konar, Litwin. Został on zrzucony w kwietniu 1944 roku do Polski, skierowany do Komendy Głównej Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim, a po Powstaniu Warszawskim został skierowany przez generała Emila Fildorfa do tworzenia organizacji konspiracyjnej, organizacji antykomunistycznej, organizacji o nazwie Niepodległość. Ten oficer i ta struktura była tworzona przez Komendę Główną Armii Krajowej z części Armii Krajowej. Organizacja nie miała prowadzić działalność przeciwko okupacji sowieckiej i komunistycznej. I tak jak wspomniałem, generał Fildorf wyznaczył pułkownika Jana Kamieńskiego na funkcję komendanta Okręgu Poznańskiego tej formacji. Jesienią 1944 roku Jan Kamieński trafia do Częstochowy i tam nawiązuje kontakt z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, z Okręgiem 8, kierowanym przez kapitana ówczesnego Stanisława Kasznicę. Co ciekawe, była to część NSZ-u, która nie scaliła się z Armią Krajową, jednakże rozmowy między Janem Kamińskim a Stanisławem Kasznicą, a później dowództwem NSZ-u, sprawiły, że żołnierze NSZ-u zostali włączeni do struktur połakowskiej organizacji NIE. Stanisław Kasznica przekazał aktywa, czyli ludzi i kontakty w Wielkopolsce. Kamieński przekazał finanse na działalność tej organizacji i zaprzysiągł
Stanisława Kasznicę na swojego zastępcę. Warto wspomnieć słów kilka o Stanisławie Kasznicy. Był to Wielkopolanin, urodzony co prawda we Lwowie, ale w okresie międzywojennym ukończył gimnazjum Karola Macikowskiego w Poznaniu, ukończył Uniwersytet Poznański, Wydział Prawa. Był długoletnim, trzyletnim konspiracyjnym szefem obozu narodowo-radykalnego w Wielkopolsce. W czasie kampanii 1939 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. Natomiast okres konspiracji, okres II wojny światowej przebył w Warszawie, prowadził działalność w ramach Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych. Tam przede wszystkim skupiał się na działalności cywilnej, w służbie cywilnej narodu. A po rozłamie wiosną 1944 roku został skierowany do działań wojskowych. Po powstaniu warszawskim, w którym uczestniczył, został skierowany do Częstochowy i tam objął dowództwo. Zgodnie z umową między Janem Kamieńskim a Stanisławem Kasznicą, grupa NSZ-owców miała wyruszyć do Wielkopolski, do Poznania, natychmiast po zajęciu Częstochowy przez armię sowiecką, co też miało miejsce 24 stycznia 1945 roku. Z Częstochowy wyruszyły dwie grupy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Cel ich, Poznań. Przez 10 dni przedzierali się z Częstochowy przez Kępno, Ostrów, Raszków, Jarocin do Poznania. Na wysokości Środy z tej grupy odłączył się Jan Kamieński, który wspólnie z łączniczką powędrował dalej do Bydgoszczy, gdzie znajdowała się tymczasowa siedziba obszaru zachodniego Armii Krajowej, którą dowodził pułkownik Szczurek Cergowski. Wyruszył tam, aby podporządkować sobie struktury, które działały w ramach Armii Krajowej. Sam Kasznica ze swoją grupą przybył do Poznania, zajął kilka kwater dla rozwoju swojej organizacji. Były to przede wszystkim willa profesorska w Krosinku, willa uniwersytecka, willa, którą w okresie międzywojennym zamieszkiwał jego ojciec, Stanisław Kasznica, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, oraz lokal na ulicy Grodgera w dzielnicy poznańskiej Łazacz. W początku marca do Kasznicy przybyli pierwsi łącznicy, pierwszy z Komendy Głównej NSZ-u, informując go o tym, że otrzymał nominację na szefa obszaru NSZ-u, w skład którego wchodziły województwa poznańskie i pomorskie. Drugi łącznik przybył z Komendy Głównej organizacji NIE, pozyskując informacje i przekazując pierwsze dyrektywy. W pierwszej dekadzie marca do Poznania przybył Jan Kamiński. Niestety informacje, które przywiózł, były dramatyczne. Otóż pułkownik Janusz Szczurek Cergowski nie podporządkował się koncepcji włączenia jego struktur do organizacji NIE. Spór kompetencyjny miał rozwikłać dopiero komendant Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Póki co trwała cisza w tej sprawie, a na spotkaniu z Kasznicą podjęto decyzję, aby na ten moment, kiedy sprawa się nie rozwikła, utworzyć organizację o nazwie Armia Polska w Kraju Zachód. Miała być to nazwa, która de facto ukrywała działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Od marca do kwietnia na teren Wielkopolski zaczęli przybywać żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, bądź to struktur wojskowych, bądź to cywilnych, którzy mieli zorganizować struktury wojskowe. Ciosem dla nowo powstającej organizacji była decyzja generała Leopolda Okulickiego, który nakazał Kamieńskiemu podporządkowanie się pułkownikowi Szczurkowi Cergowskiemu, a ten z kolei zakazał mu kontaktów z NSZ-em, a w kwietniu 1945 roku nakazał mu opuszczenie terenu. Także kontakty z konspiracją polakowską zostały zerwane.
Był to jedyny przykład w historii powojennej działań konspiracyjnych, kiedy to Narodowe Siły Zbrojne niescalone z Armią Krajową ramię w ramię próbowały stworzyć jedną organizację. W międzyczasie 1 kwietnia Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych wydała nowe rozkazy terytorialne, w myśl których utworzono już formalnie obszar zachodni Narodowych Sił Zbrojnych oraz dwa okręgi na tym terenie, okręg pierwszy Pomorze i okręg drugi Poznań. Na czele tych struktur stanął już awansowany do stopnia majora Stanisław Kasznica. Objął on funkcję zarówno komendanta obszaru, jak i komendanta okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg w nomenklaturze współczesnej miał zasięg województwa. W skład obszaru tej struktury nadrzędnej wszedł jeszcze jako szef sztabu porucznik Leszek Prorok, przedwojenny student Uniwersytetu Poznańskiego, działacza ONR-u, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnika Powstania Warszawskiego, a w okresie PRL-u jednego ze słynnych pisarzy. Znamy również z Komendy Obszaru jeszcze szefa wywiadu, porucznika Franciszka Krawczykowskiego, przedwojennego nauczyciela z Łodzi. W okresie II wojny światowej przebywał on w Warszawie i działał w strukturach wywiadowczych. Przede wszystkim rozpracowywał działalność komunistów na terenie Warszawy, a później na terenie okręgu częstochowskiego. Jednostką niższą obszaru jest, tak jak wspomniałem, okręg. Na jego czele stanął, tak jak wspomniałem, major Stanisław Kasznica. Natomiast jego zastępcą został kapitan Józef Wysocki, pseudonim Zryw, pseudonim Białozur, pseudonim Różański. Przedwojenny oficer, uczestnik Powstania Wielkopolskiego. W okresie II wojny światowej został wysiedlony do Warszawy. W Warszawie był między innymi aresztowany, siedział w więzieniu na Pawiaku. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jego syn Bogdan, który pozostał w Poznaniu, był uczestnikiem działalności konspiracyjnej, wojskowej. Co ciekawe, co ważne, został zgilotynowany 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie wspólnie ze znaną w Wielkopolsce Piątką Poznańską, Piątką Żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, wychowanków salezjańskich. Wraz z nimi zginął w sierpniu 1942 roku. Adiutantem Komendy Okręgu był wspomniany przeze mnie Leszek Prorok. On również pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacyjnego, człowieka, który tworzył struktury, de facto struktury konspiracyjne od strony technicznej. Szefem Wydziału Okręgu II, czyli wywiadu, był tak samo jak ta sama postać, jak w Komendzie Obszaru, czyli porucznik Franciszek Krawczykowski. Jemu podlegało na terenie działalności okręgu cała służba wywiadowcza, czyli rezydenci wywiadu skupieni w takiej strukturze o nazwie Klucze. Rezydenci ci znajdowali się w Poznaniu, znajdowali się na terenie powiatów poznańskich, między innymi na terenie Chodzieży, Wągrowca, Gołańczy, Leszna. Ci informatorzy przesyłali wiadomości, swoje uwagi, swoje rozpoznania i na podstawie tych informacji Franciszek Krawczykowski sporządzał raporty. Do lipca 1945 były sporządzone 3. Te raporty były wysyłane do Komendy Głównej NSZ-u, przekazywane były również pułkownikowi Janowi Kamieńskiemu. Wywiadowców przede wszystkim interesowały sprawy wojskowe, działalność Służby Bezpieczeństwa, nastroje polityczne i wszelkiego rodzaju akcje skierowane przeciwko ludności cywilnej, grabieże mienia
ilości transportów, ilości na przykład bydła, które było przepędzane z terenów wielkopolskich na wschód. Kolejnym wydziałem, który został utworzony przez Armię Polską, był Wydział Propagandy. Na jej czele stanął kapitan Lech Neyman, przedwojenny prawnik, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, działacz obozu narodowo-radykalnego w okresie II wojny światowej, związany z NSZ-em, z Wydziałem Cywilnym. Był to człowiek, który organizował i przygotowywał koncepcyjnie przejęcie przez Polskę ziem zachodnich, prowadził na ten temat badania, wydawał instrukcje, publikował książki, a po powstaniu warszawskim został skierowany do Krakowa i tam do stycznia 1945 roku pełnił funkcję komendanta okręgu. Był przewidywany na komendanta okręgu 1, czyli okręgu pomorskiego, jednakże w uzgodnieniu ze Stanisławem Kaśnicą pozostał w Poznaniu i zajął się działalnością propagandową, jak również wspierał działalność podziemia NSZ-owskiego, ale w kategorii struktur cywilnych, ponieważ oprócz struktury wojskowej, o której opowiadam, również na terenie Poznania otworzono struktury cywilne, o których tutaj nie będę opowiadał. Dość tylko opowiedzieć, że składały się one z dwóch elementów. Pierwszy to była organizacja polityczna, która przenikała do struktur działających, struktur partyjnych różnego rodzaju działających na terenie Poznania i struktura młodzieżowa, która miała na celu włączenie do struktur konspiracyjnych przede wszystkim młodzieży studenckiej, rzemieślniczej w ramach akcji czy opozycji antykomunistycznej. Oprócz Lecha Neymana w strukturach Wydziału Propagandy działał również Leszek Prorok i Stanisław Mierzwiński, pseudonim Jastrzębiec, żołnierz NSZ-u, walczący w Powstaniu Warszawskim, żołnierz zgrupowania Chrobry II. Do zadań tego pionu w działu propagandy należało przede wszystkim organizowanie kursów oświatowych, oświatowo-wychowawczych, ideowych dla podkomendnych Narodowych Sił Zbrojnych na wszystkich szczeblach. Organizacja ta, pion ten również prowadził działalność kolportażową ulotek, prasy konspiracyjnej, między innymi okręg, obszar zachodni NSZ-u wydawał pismo pod tytułem Służba Informacyjno-Wychowawcza Armii Polskiej. Pismo to było drukowane na terenie Bydgoszczy. Zachowały się wydano co najmniej 4 numery tego pisma. Redaktorem naczelnym tego pisma był Aleksander Kutowski, pseudonim Aleksander Lubicz. Oprócz działalności tych trzech wydziałów, niezwykle ważną dla działań konspiracyjnych na terenie Poznania była służba Zbigniewa Tuszewskiego, pseudonim Las. Był to przedwojenny działacz grup szkolnych obozu narodowo-radykalnego, a po 1945 roku współwłaściciel sklepu komisowego, w którym był centralnym punktem kontaktowym struktur Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu. Dodatkowo ten sklep również przekazywał materiały spożywcze i wszelkiego rodzaju materiały potrzebne dla działalności konspiracyjnej. Zbigniew Tuszewski również był pomocny w przemianie pieniędzy, dolarów na złote i wspierał, tak jak wspomniałem, wspierał również finansowo tą organizację. Oprócz tych struktur warto również wspomnieć na poziomie okręgu o działalności struktur kobiecych. Tak zwany sektor żeński kierowany był przez Marię Ciechanowicz, pseudonim Lala Lipińska. Była to późniejsza żona Leszka Proroka, również zaangażowana w okresie II wojny światowej działalność struktur NSZ-owskich. Warto wspomnieć, że wszyscy działacze, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych związani z Wielkopolską całość okupacji spędzili
poza jej granicami. To właściwie powrót i od razu intensywna działalność. Zastępczynią Marii Ciechanowicz była Zofia Martynowska, krewna Franciszka Krawczykowskiego. Oprócz okręgu poznańskiego, tak jak wspomniałem, funkcjonował również okręg pomorski, pierwszy. Wspomnę tylko o kilku działaczach istotnych dla działalności obszaru zachodniego. Był to m.in. komendant pomorskiego okręgu, kapitan Edward Kemnitz, przedwojenny działacz obozu narodowo-radykalnego w okresie konspiracji związanej ze strukturami cywilnymi. Pozostawił po sobie wspomnienia ze swojej działalności wydane w Londynie. Jego zastępcą i szefem sztabu był porucznik Roman Skiba. Również pozostawił po sobie wspomnienia na emigracji ze swojej działalności. Dodatkowo warto wspomnieć o dwóch szefach Wydziału Wywiadu. Henryka Maciejko alias Witold Sroczyński alias Zbigniew, który prowadził działalność wywiadowczą na terenie Okręgu Pomorskiego, który tak naprawdę w tym czasie składał się z działalności na terenie Bydgoszczy i Torunia. I wreszcie wspomniany przeze mnie szef Wydziału Propagandy Aleksander Kutowski, pseudonim Aleksander Lubicz. Jednostką niższą od okręgu był obwód, który de facto skupiał swoją działalność na terenie powiatu. Okręg Narodowych Sił Zbrojnych, okręgowi udało się utworzyć dwa powiaty. Pierwszy to obwód Poznań o kryptonimie Folwark Białozora od kryptonimu kapitana Józefa Wysockiego. Tenże Wysocki w kwietniu 1945 roku zwerbował do organizacji czterech grupowych, którzy rozpoczęli werbunek członków konspiracji w poszczególnych dzielnicach Poznania. I tak Leszek Ligocki, pseudonim Elgot, utworzył 8 trójek na terenie Jeżyc. Władysław Rzymalski, pseudonim Włodek, stworzył 5 trójek na terenie Śródmieścia Poznania. Stanisław Mielcarek, pseudonim Młynarski, stworzył 6 trójek na terenie dzielnic Górczyn i Łazarz. I wreszcie Władysław Radoński, był pseudonim Leon, był twórcą 10 trójek na terenie dzielnicy Wilda. Wszyscy ci grupowi przeszli szkolenie oświatowo-wychowawcze. Od czerwca do lipca uczestniczyli w szkoleniach, na których wygłaszano referaty. Te referaty wygłaszał m.in. Leszek Neyman, komendant Stanisław Kaśnica, Leszek Prorok. Pogadanki te miały na celu przybliżenie sytuacji politycznej, gospodarczej, przybliżenie historii ruchu narodowego, czy wreszcie przedstawiono w nich referat dotyczący reformy rolnej planowanej przez rząd tymczasowy. Kolejnym obwodem działającym w ramach struktur okręgowych był tak zwany Okręg Poznań Północ. Był on kierowany przez porucznika Zygmunta Tomaszewskiego, pseudonim Tatar, Bryza. Był to żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych z okręgu Częstochowa. W okresie wojennym pełnił tam funkcję kwatermistrza. W jego sztabie znaleźli się m.in. Jan Machuta, Wacław Górecki, pseudonim Łoś, Władysław Kozakiewicz, pseudonim Wolski. Co ciekawe, ci dwaj ostatni oficerowie byli oficerami, którzy przybyli do Polski prosto z oflagów. Władysław Górecki był członkiem załogi samolotu Łoś, który został zestrzelony w 1939 roku i trafił do niemieckiego oflagu. Natomiast Władysław Kozakiewicz był oficerem piechoty. Obaj zaangażowali się w działalność wywiadowczą na terenie powiatu Poznań Północ, czyli terenów, które obejmowały m.in. Chodzież, Wągrowiec, Gołańcz. Co niezwykle ważne,
Jan Machuta, o którym wspomniałem jako pierwszy, nawiązał kontakt w kwietniu, maju z dowódcą oddziału partyzanckiego działającego na terenie powiatu czarnkowskiego, oddziału Edmunda Marona, pseudonim Mur Dąb. Był to jedyny oddział partyzancki, który swoją działalność prowadził w okresie II wojny światowej na terenie Puszczy Noteckiej i z tym oddziałem nawiązano kontakt celem włączenia go do struktur Narodowych Sił Zbrojnych. Jednakże aresztowanie, rozbicie komendy okręgu poznańskiego NSZ uniemożliwiło włączenie oddziału Edmunda Marona do struktur NSZ-u. Sam Maron i jego oddział ujawnił się jesienią 1945 roku. W okresie od maja do czerwca obserwujemy niezwykłą aktywność struktur Armii Polskiej. Tą aktywność przede wszystkim obserwujemy w meldunkach Urzędu Bezpieczeństwa, które dokumentują akcje skierowane przeciwko aparatowi represji wymierzoną przez tą formację. Jaką jedną z pierwszych można wspomnieć datę 17 maja 1945 roku, kiedy to grupa wykonawcza, grupa bojowa Armii Polskiej o kryptonimie Zemsta, którą kierował Marian Kubiak, pseudonim Grom, wysłała wyroki śmierci dwóm milicjantom, Rzesińskiemu i Nowickiemu, którzy pracowali w komisariatach Milicji Obywatelskiej. W maju również pojawiły się pierwsze ulotki sygnowane przez Armię Polską i NSZ. Były to ulotki między innymi 19 maja odnaleziono w Puszczykowie. W ulotce tej informowano, że wojna się jeszcze nie skończyła. Liczono na konflikt mocarstw zachodnich z Armią Sowiecką. Podkreślono w niej między innymi: nie wolno nam bez rozkazu przed wczesnymi uderzeniami rozbudzić czujność wroga i ściągnąć krwawe represje. 5 czerwca 1945 roku grupa wykonawcza wspólnie z Wydziałem Propagandy u zbiegu ulicy Armii Czerwonej i wałów Jana III, obecnie ulica Kościuszki, zmieniła nazwę Armii Czerwonej na ulicę Polski Podziemnej. W literaturze wspomnieniowej ten fakt był szeroko opisywany, nigdy jednak precyzyjnie nie udało się ustalić tej nazwy, którą zmieniono. Niektórzy kombatanci wspominali, że miała być to ulica Polskiego Państwa Podziemnego, inni, że generała Sikorskiego, inni z kolei mówili, że to miała być przywrócona nazwa Święty Marcin. Natomiast z dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa wiemy, że była to nazwa Polski Podziemnej. Na trasie Luboń-Poznań funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa odnaleźli szereg nowych ulotek. W czerwcu 1945 roku, które zostały przejęte i zdeponowane w Urzędzie Bezpieczeństwa. Jedną ze spektakularnych akcji grupy bojowej Mariana Kubiaka była akcja, która odbyła się 22 czerwca 1945 roku. Akcja na komunalną kasę oszczędnościową we Wrześni. Żołnierze grupy bojowej zrabowali wtedy 528 tysięcy złotych. Kolejna akcja tej grupy wspólnie z Wydziałem Propagandy to dwa dni później wysłanie do urzędów państwowych, między innymi też do prokuratury wojskowej, komend MO, biur PPR-u, pakietów ulotek sygnowanych przez Narodowe Siły Zbrojne. Działalność Armii Polskiej, działalność NSZ-u w strukturach ogólnych została administracyjnie zmieniona. 5 lipca 1945 roku Komenda Główna wydała rozkaz likwidujący okręg NSZ-u w Wielkopolsce i podporządkowujący go okręgowi trzeciemu warszawskiemu. Było to spowodowane tym, iż w tym czasie Stanisław Kaśnica
został skierowany do Warszawy z funkcją objęcia dowództwa nad całością sił Narodowych Sił Zbrojnych wobec wyjazdu ówczesnego dowódcy generała Broniewskiego na zachód. I ta decyzja miała jak gdyby sprawić, że z Warszawy Kasznica miał koordynować działalność tej struktury. Jednakże 10 dni później, 16 lipca 1945 roku, Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął akcję likwidacji komendy wojskowej na terenie Wielkopolski. Przez długie lata było zagadką właściwie dlaczego, w jaki sposób udało się Służbie Bezpieczeństwa aresztować 15 kluczowych osób z Komendy Okręgu Poznań, z Komendy Okręgu Pomorze, z obszaru. Według najnowszych ustaleń te aresztowania były poprzedzone działalnością agentury. Jeden z żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który przybył do Poznania w lutym 1945 roku, był bardzo bliskim współpracownikiem zarówno Franciszka Krawczykowskiego, jak majora Kasznicy, został zwerbowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przede wszystkim przez szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stefana Antosiewicza, i jako informator o kryptonimie Wujek rozpoczął infiltrację i przekazywanie szczegółowych danych dotyczących działalności okręgu NSZ-owskiego. Co ważne, między innymi współmieszkał wspólnie w jednym mieszkaniu z Franciszkiem Krawczykowskim, ujawnił kwatery Narodowych Sił Zbrojnych i to, jak również inwigilacja, doprowadziła do tego, że 16 lipca o godzinie 23 do mieszkania na ulicy Samarzewskiego 31, mieszkania 9, w którym mieszkał Franciszek Krawczykowski, wkroczyli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, aresztując go, Zofię Marenowską, przejmując archiwum i zakładając tam kocioł. Kocioł, w który wpadła następnego dnia Maria Ciechanowicz. Z kolei w jej mieszkaniu na ulicy Staszica założono kolejny kocioł. W to miejsce wpadł między innymi Leszek Prorok, który jednak, wykorzystując chwilę nieuwagi pilnujących go funkcjonariuszy, wykonał ucieczkę spektakularną, wyskoczył z trzeciego piętra, wskakując oczywiście na piętro trzecie i stamtąd uciekając. Jednakże kilka godzin później został aresztowany. Pozostali żołnierze NSZ-u byli wyaresztowywani do września 1945 roku. W jednym z kotłów na Łazarzu, na ulicy Strusia, wpadł komendant Okręgu Pomorskiego Edward Chemnitz. Aresztowani żołnierze NSZ-u zostali odstawieni do siedziby UB na ulicy Kochanowskiego. Część z nich przeszła ciężkie śledztwo, szczególnie Franciszek Krawczykowski, nad którym pastwił się Jan Młynarek, późniejszy wykonawca egzekucji na skazanych w Poznaniu. Śledztwo oczywiście było nadzorowane przez dwóch funkcjonariuszy sowieckich. Zakończyło się postawieniem oskarżonych przed sądem. Rozprawa tajna miała miejsce w dniach 18-20 października 1945 roku. Najwyższe wyroki w tej sprawie uzyskał Krawczykowski i Prorok, 10 lat więzienia. Pozostali na wolności Jan Józef Wysocki, próbował kontynuować swoją działalność. Stanisław Kasznica z Warszawy polecił mu w pierwszej kolejności przekształcenie tych struktur wojskowych w służbę cywilną, która miała być ośrodkiem propagandy, jak również prowadzić działalność wywiadowczą.
Zalecił również przekazywanie wsparcia poprzez paczki aresztowanym żołnierzom NSZ-u. W czerwcu 1946 roku Kaśnica jednak nakazał Wysockiemu rozwiązanie organizacji, zawieszenie działalności i zobowiązanie podkomendnych do nieujawniania się. Jakie były dalsze losy żołnierzy aresztowanych? Ci wysoko wyrokowi, czyli ci, którzy dostali do 10 lat więzienia, zostali objęci amnestią, wyszli w 1947 roku. Część skazana na niższe wyroki wyszła wcześniej. Ciekawą historią jest historia wspomnianego przeze mnie Zbigniewa Tuszewskiego, który w trakcie, po rozprawie sądowej nabawił się tyfusu i trafił do szpitala więziennego na ulicy obecnej Niegoleskich i tam podjął próbę w 1946 w okresie karnawału ucieczki z więzienia. Udała mu się ta ucieczka, chociaż nie planował ucieczki na stałe, chciał po prostu nawiązać kontakt z pozostałymi na wolności żołnierzami NSZ-u i to się udało, uciekając z więzienia. Przebrał się, trafił na bal rolników na Uniwersytecie Poznańskim. Tam spotkał Stanisława Kaśnicę i przekazał Lecha Neumana i tam przekazał mu informację o tym, co ustalono podczas procesu. To było o tyle istotne, że zarówno Neumann, jak i Kaśnica dowiedzieli się o tym, co w wyniku przewodu sądowego ustaliło Urząd Bezpieczeństwa. Sam Zbigniew Tuszewski powrócił do więzienia, trafił stamtąd do Wronek i po roku został z tego więzienia zwolniony. W 1947 roku w ręce Urzędu Bezpieczeństwa trafił Lech Neumann i Stanisław Kaśnica. W tym czasie byli ostatnimi dowódcami Narodowych Sił Zbrojnych i struktur cywilnych. Po rocznym śledztwie zostali skazani na karę śmierci i zamordowani w maju 1948 roku. W 1949 został aresztowany Józef Wysocki, został skazany za działalność w Armii Polskiej na więzienie i na pracę w kopalni. W 1949 roku został również pojmany po raz drugi Franciszek Krawczykowski, który został zwolniony wcześniej na mocy amnestii w 1947, natomiast w 1949 aresztowany został ponownie wraz z Edwardem Kamnicem. Franciszek Krawczykowski za działalność antykomunistyczną w okresie II wojny światowej został skazany na karę śmierci i został powieszony 10 lipca 1951 roku. Pozostali działacze byli, którzy wyszli z więzień, byli przez cały okres PRL-u inwigilowani. Dość powiedzieć, że kartoteki, które cyklicznie Urząd Bezpieczeństwa, później Służba Bezpieczeństwa aktualizowała z informacjami o nich, były aktualizowane do lat 80. Ostatni taki dokument z 84 roku, gdzie członkowie Armii Polskiej, ich dane z ówczesnej sytuacji były aktualizowane przez Urząd Bezpieczeństwa. Także właściwie do końca PRL-u ludzie, którzy prowadzili działalność konspiracyjną, byli zagrożeniem dla Służby Bezpieczeństwa i tym samym dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Osoby, które zainteresowały się historią Armii Polskiej, odsyłam do książek, które wydał Instytut Pamięci Narodowej dotyczącej tej historii. Publikacje te dostępne są w naszych księgarniach oraz mam nadzieję, że za rok, półtora będę Państwu mógł pokazać publikację, nad którą teraz pracuję, czyli próbę odtworzenia pełnej historii działalności okręgu drugiego NSZ działającego w 1945 roku. Dziękuję bardzo.